waleczna, jak ostatnie dziewczyny na Fame MMA 4. Także moi drodzy, myślę, że to może być na imię Marta. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajne. Niedawno obchodziłem pierwsze urodziny kanału, no i dostałem m.in. taką oto paczuszkę. Jest to firma Jinran, już ją testowaliśmy, no nie popisała się za bardzo, ale nigdy nie mieliśmy jeszcze na tapecie The Angry Birds Movie, moi drodzy. No i jest faktycznie wściekły ptak, już nawet trochę nie, to po cena, miałem powiedzieć, że jest zakurzony, ale jest tylko wściekły. Nie wiem, tu ma jakąś pałę ten ptak, tu ma tą pokazane, że ma pałę, albo nie wiem, to jakiś banan, czy co to kurde jest, nie mam pojęcia. Z tyłu mamy z boku właściwie kadry z filmu, a z tyłu mamy całą kompanię tychże ptaków. I cóż, oczywiście znacznie mniej bym pogardził tutaj taką świnią, kurde, bo świnka Peppa sprawdziła się świetnie, ale widzimy, że tutaj różnorodność jest tak ciekawa, że absolutnie nie wybrzydzam. Ja mam chyba tą białą, tak, jeżeli się dobrze interesuje ją, bo zgaduję po rzęskach, że to jest ona. Oczywiście Jinran nie mógł się powstrzymać, by nadać pseudonumer temu zestawowi, byśmy myśleli, że są poważną firmą, a nie oszukujmy się, zżyna, no po prostu jest bardzo bolesna dla Angry Birdsów, bo spójrzcie, grafiki, wszystko zerżnięte, ściągnięte ze stoka, no i kurczę, korzystają z renomy tego filmu, tego wszystkiego. No mamy numer 5, to jest tak, to by się potwierdzało, bo tak licząc, 2, 3, 4, 5. No moi drodzy, wściekły ptak, nie wiem, czy ktoś ma w domu wściekłego ptaka, a może ma go jeszcze w swoim pokoju nawet, w ogóle może ma ktoś wściekłego ptaka, nie wiem, ale ja już go mam na pewno, dzięki jednemu fanowi, za co mu bardzo dziękuję. W pierwszym rzucie rzuca nam się na oczy, no właśnie, rzuca nam się na oczy, że dostajemy tu karty. Karty jest to dość częsty motyw, często dostajemy go w różnych rodzajach pudełkach. Fajnie dołączy do mojej kolekcji kart podróbkowych. Przy czym oczywiście jest to znów zżynka, tutaj bezpardonowa, z Lego, zestawów Lego przypuszczalnie, no bo kurczę, no widać, że to nie jest jakoś, którą tu dostaniemy. Mamy we folice, o, ale folika jakoś, no proszę. I nic poza tym. Oczywiście pierwsze, co nas boli, to jednak, znaczy brak instrukcji, wiecie, często nie mamy instrukcji w tych hipkowych zestawach, ale wiecie, jak będę chciał odbudować za 10 lat i tak dalej, no to będę miał niestety problemy. W ogóle przez chwilę myślałem, że to jest woreczek strunowy, ale nie, zęby idą w ruch, moi drodzy, zęby poszły w ruch, oczywiście. Folika, mówię, nad wyraz dobra jakość. Ja pamiętam Jinruny, które dostałem, bodajże to było od brodatego Geka. Wtedy jeszcze Gek Nerdesa. I kurczę, no nie popisały się jakością. I czy tu się popisują jakością, spojrzawszy na torsik? No, niby nadruki są ok. Początkowo myślałem, że to jest niedodruk, to białe, ale to właśnie jest specjalny druk imitujący tutaj te piórka na klacie. Na patrzę sobie z tyłu, też to jest, więc tu no ok. Ten biały, no nie wiem jak on w lampach moich wygląda, jest taki minimalnie pożółkły, ale już moi drodzy, spójrzcie, co znajdujemy na plecach i nie jest to raczej do zdrapania. No są pierwsze minusiki, tak jest. Okazało się, że to coś, co mamy zidentyfikować, nie mam pojęcia jakim cudem, to jest banan. Banan, który jest, no kurde, zżynka z Lego 1 do 1, przy czym, no niestety, nie ta jakość. Absolutnie to jest nie ta jakość. I kolor też nie ten. Ten jest taki już bardziej pomarańczowawy. Nasz tutaj Angry Birds ma nóżki. Ma też podstawkę ciut inną niż w Lego, no bo widzicie, jak ona jest. Natomiast oczywiście tu z dołu przebijają nam się te dolne study, co brzydko po prostu się prezentuje. Nakładamy sobie tego tasiora, kurczę, na to. No już widzimy to charakterystyczne wchodzenie klocków. No niby jest ok, ale jednak nie jest do końca ok. Co bardzo ciekawe, moi drodzy, co bardzo ciekawe, aczkolwiek tu nas pudełko w żaden sposób nie mami, nie oszukuje, nie próbuje nam powiedzieć, jest inaczej, kup to, to jest fajne, przekonasz się, że Lego to dziadostwo. No nie próbuje nas tak przekonać, chociaż czekajcie. Nie próbuje nas tak przekonać. Natomiast no wygląda trochę ten Angry Birds, jakby go tak, wiecie, nosił, jakby wszedł do dyskoteki. Masz jakiś problem? No a masz jakiś problem, jest tylko jeden i wystąpił w moim serialu pod tytułem Liga Upierdliwych, więc nie bądź podrabiańcem Angry Birdsu, który nie wiem jak masz na imię, jest dziewczynką, więc no dziewczynka co najmniej waleczna jak ostatnie dziewczyny na Fame MMA 4. Także moi drodzy, myślę, że to może być na imię Marta.
Myślę, że to coś może mieć na imię Marta, tak ją nosi. Spójrzmy jednak na buźkę, czyli najważniejszy element. Nie no, jest chyba w miarę okej. Tutaj nie mamy się czego czepić. Tu na dróg jest okej, aczkolwiek to... Nie, dobra, bo już dostrzegam, że tak nie powinno być. To żółte nad dziobem, no to troszkę jej się rozlała ta farba, troszkę jakby to nie był dziubek, tylko jakby coś jej się tam ulało po tej bitwie. Troszkę jakby nurkowała w jakiejś zupie serowej, na przykład nudlach serowych i kurczę, no troszkę się ufarfosliła. No nie powinno być aż tak żółto dookoła, czyli jest źle, a trochę szkoda, bo... Oczka już są fajne, ten tutaj kogucik u góry również starannie, ładnie wykonany, z tyłu nie znajdujemy już nic. Natomiast zaskakują mnie też, spójrzcie, o tu na rączkach widać takie tutaj też wyżłobienia. Tutaj fajnie faktycznie starano się zadbać o tą jakość. No nie pykło, moi drodzy, nie pykło, jakiś klasyk WTF-owy, nie pykło, a troszkę szkoda. Dodatkowo tutaj rączki tak mam wrażenie jakby przeskakiwały, w sensie jedziemy, o tu to chodzi ciężej w ogóle i kurczę tu idzie ciężko, ciężko, nagle bach, przeskok. A ta chodzi też podobnie, ale też jest trochę tutaj ciężej. Dodatkowo ma on taką pałę, która jest tutaj sitowskim oszczem, ale ma takie jakby mikro coś w środku, nie wiem czy to brokat, pytanie sobie specjalnie czy niespecjalnie teraz, ale tego już się chyba nie dowiemy, moi drodzy. Co ciekawe właśnie jeszcze chciałem zaznaczyć, tutaj rączka jest nieruszalna, to znaczy wciskamy tutaj tego kija, który nie wiem co ma imitować, symbolizować. Różka jest, nóżka, ale się gubię już w tych słowach od tej chińszczyzny, trzecie stadium, jak już pisaliście ostatnio, właśnie zadaliście pytanie w Q&A, trzecie stadium bawienia się Chińczykami. Tutaj łapka, tutaj chodziło mi o to skrzydełko, spójrzcie, tak troszkę się rusza nie za ładnie. Jeszcze czekajcie, gdzie mi Baman zginął? Gdzie mi zginął Baman? Ja nie kojarzę, by w tej grze ktoś używał takiej pały, by ktoś używał takiego banana. Może się mylę, może zbyt mało wiem o życiu, no wiecie, mówię, trzecie stadium, też ten chińskozy. No, no i tak to wygląda. Natomiast łatwo też wypada z tego. Jeżeli chodzi o jakość, nie jest źle, to nie są te klocki, które tam się rozpadają w ręce i pomimo tego, że mówię, tu nam się gdzieś bujają, tu nam się gdzieś ruszają, to nie są to te klocki, bo ta druga łapka oczywiście też się rusza, nie są to gdzieś klocki, od których dostajemy swojego raka. No nie są na szczęście to tego gatunku klocki, banan mu całkowicie nie pasuje, więc go wyjmuję, natomiast dobrze też nie jest. Innymi słowy, że to są klocki za 5-6 zł. Okej, możemy je zaakceptować, no nawet nie jest źle, pominąwszy to, że mówię, no nie wiem, w jakim talerzu nurkował, z zupą i tak dalej, nie jest źle, natomiast starają się na pewno, Jinrany z tymi nadrukami, starają, ale może niech zaczną płacić pracownikom, to zacznie w końcu wychodzić. Albo płacić lepiej, a nie wiem, moi drodzy. Natomiast dziś kończymy sobie tą recenzję. Nie jest źle, nie jest też dobrze, ale mimo wszystko bardziej w stronę dobrze bym powiedział. No myślę, że taką siódemeczkę mógłbym przyznać, no bo kurczę, jest to tania alternatywa, o ile oczywiście zniesiemy ten dziób, albo trafimy na dobrej jakości dziób. A to da się przeżyć. Dzięki za kolejną wspólną recenzję, żeby się tutaj ze mną. Dziękuję za tą paczkę z tym prezentem oczywiście. No i cóż, widzimy się w takim razie w przyszłych odcinkach już wkrótce. Bye! Thank you.